Mistrzostwa Bojowe i to podzielone na kilka etapów. W pierwszym etapie o godzinie 9 spotkaliśmy się tutaj na zajęciach sztabowych, gdzie omówiliśmy charakterystykę tego obiektu. Jest to ośrodek Wiktor tutaj w Rzegiestowie, no, który jest w gruntownym remoncie i pierwsza dobra informacja to taka, że spełnia wszystkie wymagania i normy pożarowe. No ale nawet obiekt, który spełnia wszystkie wymagania i normy pożarowe, to nie znaczy, że coś się może nie wydarzyć, więc dlatego ćwiczymy tutaj. Założenie było takie, że powstaje pożar, wybuch i pożar na kuchni. Tutaj akurat gazu nie ma, ale ziemnego, bo w Dolinie Poradu niestety ubolewamy, że nie ma gazu ziemnego, no ale mogą być wykorzystywane gaz z butli, a wiemy, bo są takie przypadki, że gaz wybucha i tutaj właśnie doszło do takiego wybuchu. W wyniku wybuchu powstał pożar i właśnie w tej chwili działamy. Mamy jedną osobę poszkodowaną, natomiast no tutaj trzeba podkreślić, że ćwiczenia są nie tylko dla nas, ale i dla personelu. Zanim myśmy przyjechali, to ocenialiśmy to, co personel zrobił, a personel wykonał ewakuację wszystkich tych, którzy znajdują się w obiekcie, natomiast wykorzystaliśmy do ćwiczeń przerwę pomiędzy turnusami, więc praktycznie sam personel i nieliczni tylko kuracjusze, także tutaj to ułatwia nam zadanie, że nie mamy pełnego ośrodka, a to, co nam się udało ustalić, no to 150 osób może być tutaj wypoczywających czy się leczących, plus 20 osób personelu, to około 200 osób to jest problem z ewakuacją, natomiast tutaj 20 kilka osób personelu to nie stanowi problem. Jeszcze! Natomiast kolejny epizod, który właśnie się zaczyna za nami, to zagrożenie chemiczne. Jest tutaj bardzo bogata oferta, jeżeli chodzi o zabiegi lecznicze. Jest tutaj taki brodzik, gdzie jest podchloryn sodu, no i zakładamy, że doszło do rozszczelnienia zbiornika z podchlorynem sodu. Jest to substancja chemiczna, stąd nasza grupa chemiczna z Nowego Sącza się tutaj pojawia. Wcześniej zastępy z Krynicy, bo to zabezpiecza Krynica. Ten obieg ma wyznaczone zastępcze źródło czerpania wody, który jest Poprad i tu kilka jednostek przed chwileczką OSP przejechało i one budują zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych z Popradu. Odległość około 700 metrów. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj wykonać te wszystkie założenia. Później przeniesiemy się w inne miejsce Rzegiestowe, gdzie będą prowadzone działania wysokościowe oraz poszukiwawczo-ratownicze, no ale myślę, że o tym za chwilę. Na dzisiejszych ćwiczeniach jest kilka epizodów i tak na dobrą sprawę ćwiczą praktycznie wszystkie grupy specjalistyczne, które mamy na terenie swojej komendy, to znaczy w jednym epizodzie ćwiczy grupa, którą widzimy, poszukiwawczo-ratownicza, grupa ratownictwa wysokościowego, jest wspomagana również przez grupę ratownictwa wysokościowego z Limanowej. W poprzednim epizodzie ćwiczyła grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego wraz z założeniem pożarowym, które miało miejsce na tym drugim budynku.
Jaki jest scenariusz tutaj tych ćwiczeń na tym budynku? Tutaj no, mieliśmy do dyspozycji akurat budynek, który jest no, w remoncie, czy jego stan, że tak powiem, pozwalał nam na założenie, że doszło tutaj do wybuchu. Jest część osób zagruzowanych. Nie skrynicy wezmę. Józek! Halo, nie śpimy! Nie śpimy! Jak nie pasuje? Dobrze, dobrze. Dobrze? Nie boli? Już jest tutaj cofa. Dobra. Dobra. Raz, dwa, trzy. Dobra, ktoś tu zostaje? Stracił przytomność, pamiętam co się stało? Tam my tylko chodzili, tam żarówki. Żarówki. Przepraszam się, potrzebuję dwa zebry. Najważniejsze, że pan jest wyciągnięty. Pojedzie pan później drugim rzutem, będzie pan przebadany. Ja to głowa tym wypadek. Część osób w panice opuściła ten budynek, udając się w bliżej nieokreślonym kierunku w obszar leśny. Część osób została jak gdyby odcięta, zawaliła się klatka schodowa, w związku z czym jest konieczność ich wyewakuowania innymi technikami z tej wysokości, ponieważ no, naturalnymi drogami nie mogą opuścić tego budynku. Jak ocenia pan działania swoich podwładnych, bo to takie gospodarskie oko? Celem zawsze tych ćwiczeń jest przede wszystkim doskonalenie technik działania i współdziałania poszczególnych służb, bo to nigdy nie jest tak, że przy akcji ratowniczej działa tylko jedna służba. Najczęściej jest to współdziałanie szeregu służb i tak na dzień dzisiejszy też to wygląda w czasie tych ćwiczeń. Jesteśmy my jako Państwowa Straż Pożarna, ale współdziałamy z policją, współdziałamy ze Strażą Graniczną, oczywiście z pogotowiem ratunkowym i mamy, jest oczywiście GoPro również i wspomagamy się grupami specjalistycznymi z sąsiednich powiatów, żeby też jak gdyby porównać poziom wyszkolenia pomiędzy poszczególnymi grupami i dograć ich ewentualne wspólne działanie na wypadek jakiejś konkretnej sytuacji. Ilu w sumie ratowników uczestniczy w dzisiejszych ćwiczeniach? We wszystkich epizodach, łącznie z ochotniczymi strażami pożarowymi, bo w tym przedsięwzięciu czy założeniu pożarowym tam uczestniczyło kilka jednostek OSP, w sumie blisko setka ratowników. Jak często w roku macie okazję spotkać się jako wszystkie służby ratunkowe? Najczęściej jest to 2-3 razy do roku. Jeżeli nam, że tak powiem,
aura pogodowa, czy generalnie działania, jakie na co dzień musimy podejmować, nie przeszkodzą, to jak mówię, no przynajmniej 2-3 razy do roku staramy się takie ćwiczenia zgrywające przy jakichś założeniach różnego typu. No dziś tutaj staraliśmy się jak gdyby różne elementy przećwiczyć. Z reguły takie ćwiczenia zawsze obejmują kilka aspektów, no bo jest to troszkę przedsięwzięcie logistyczne, więc jeżeli już coś się organizuje, warto jak gdyby trochę tego czasu poświęcić, żeby kilka tych wariantów i epizodów